W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o oliwie z oliwek oraz jej niesamowitych właściwościach dla naszego zdrowia. Szanowni Państwo, oliwa z oliwek to jest kluczowy element diety śródziemnomorskiej, która uznana jest za jeden z najzdrowszych modeli żywieniowych. Mimo że znana jest od wieków, to nieustannie budzi zainteresowanie świata nauki, a każdego roku przybywa badań dotyczących jej prozdrowotnych właściwości. Co zatem skrywa w sobie oliwa z oliwek? I dlaczego warto wprowadzić ją do swojej codziennej diety? Publikacje naukowe bardzo szeroko opisują zalety oliwy z oliwek. Trudno się temu dziwić, no biorąc pod uwagę jej niezwykle bogaty, cenny dla ludzkiego zdrowia skład. Na samym wstępie należy jednak podkreślić, że oliwa oliwie nierówna. W zależności od metody jej otrzymywania, ale także czasu, sposobu zbioru owoców, z których jest tłoczona, oraz sposobu przechowywania, występują istotne różnice w zawartości poszczególnych składników w niej zawartych. Badania potwierdzają, że najcenniejszym rodzajem oliwy z oliwek jest ta z pierwszego tłoczenia, czyli extra virgin olive oil, nierafinowana. Podczas jej ekstrakcji nie wykorzystuje się ciepła, zachowując cenne związki roślinne zwane polifenolami. Otrzymywana właśnie w ten sposób oliwa ma zwykle intensywniejszy smak i o wiele ciemniejszy kolor, w porównaniu z oliwą rafinowaną, poddaną obróbce. Ponad 98% związków aktywnych zawartych w oliwie z oliwek są to lipidy. Odnajdziemy w niej zarówno kwasy nasycone, ale także i nienasycone. Do kwasów nasyconych obecnych w oliwie z oliwek zaliczają się kwas palmitynowy oraz stearynowy. O wiele większe znaczenie zdrowotne mają jednak nienasycone kwasy tłuszczowe. W oliwie z oliwek obecne są jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Reprezentantem tej pierwszej grupy jest kwas oleinowy, stanowiący nawet 72% składu oliwy z oliwek. Jak wiadomo, jednonienasycone kwasy tłuszczowe pełnią niesamowitą rolę, jeśli chodzi o profilaktykę chorób serca i układu krążenia. Niemniej istotne są wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6, których organizm ludzki nie jest w stanie samodzielnie syntetyzować, a które występują w oliwie z oliwek w ilości około 10% i są to przede wszystkim kwas linolowy oraz linolenowy. Kwasy omega, m.in. poprzez właściwości przeciwzapalne, korzystnie wpływają na układ krążenia, układ nerwowy i to w bardzo szerokim kontekście leczniczym, dlatego niezbędna jest ich regularna suplementacja. Omówmy teraz prozdrowotne właściwości oliwy z oliwek. Po pierwsze, oliwa z oliwek może chronić przed udarem mózgu. Dzięki tłuszczom jednonienasyconym, oliwa z oliwek pomaga zmniejszyć ryzyko udarów. Badania pokazują, że wśród ludzi, którzy uwzględniają oliwę z oliwek w swoim jadłospisie, jest ono aż o 41% mniejsze w porównaniu z osobami, które oliwy nie spożywają. W kolejnym punkcie powiedzmy o utrzymaniu zdrowej wagi. Chociaż oliwa z oliwek nie należy do produktów niskokalorycznych, to badania pokazują, że nawet jej wysokie spożycie nie prowadzi do przybierania na wadze, a w wielu wypadkach może nawet skutkować wręcz jej spadkiem. Zwłaszcza jeśli mówimy o oliwie z oliwek w kontekście diety śródziemnomorskiej. Oliwa znacząco zwiększa potencjał antyoksydacyjny osocza, co może przekładać się na redukcję wagi u osób z otyłością. Poza tym oliwa z oliwek to także środek o silnych właściwościach przeciwzapalnych. Skoro powiedziałem o stanach zapalnych, to kontynuujmy ten temat, czyli w tym punkcie omówimy sobie stany zapalne. Uważa się, że stan zapalny jest jedną z głównych przyczyn wielu przewlekłych problemów zdrowotnych, a w tym choroby Alzheimera czy cukrzycy typu drugiego. Mówiąc prościej, stan zapalny jest nieodłącznym elementem powyższych chorób. Badania dotyczące roli przeciwutleniaczy i ich działania przeciwzapalnego, w tym kwasu oleinowego, który znajduje się w oliwie z oliwek, wykazały, że odgrywa on znaczącą rolę w obniżaniu markera stanu zapalnego, znanego jako białko C-reaktywne, w skrócie CRP. Co ciekawe, oliwa z oliwek, ale ta z pierwszego tłoczenia, zawiera w sobie polifenol, który nazywa się oleokantal, który wydaje się mieć taką samą aktywność farmakologiczną jak ibuprofen i działa jak naturalny środek przeciwzapalny. Właściwość ta została powiązana z pozytywnymi zmianami u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, które oliwę z oliwek spożywały. Rozważając nad cennymi właściwościami oliwy z oliwek, nie sposób pominąć jej korzystnego wpływu
na układ sercowo-naczyniowy, co zostało już bardzo dobrze udokumentowane zarówno w badaniach na zwierzętach, ale także w badaniach klinicznych na ludziach. Skoro wspomniałem o układzie sercowo-naczyniowym, to w tym punkcie kontynuujmy ten temat. Jedno z badań naukowych wykazało, że oliwa z oliwek, ale ta z pierwszego tłoczenia, może odgrywać znaczącą rolę w utrzymaniu zdrowego poziomu cholesterolu poprzez obniżenie frakcji złego cholesterolu i zwiększenie frakcji tzw. dobrego cholesterolu HDL. Według jednego z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Kalifornii, spożycie zaledwie 2 łyżek bogatej w polifenole oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia może obniżać ciśnienie krwi. Tutaj warto wspomnieć także, że osoby na diecie śródziemnomorskiej, w której to oliwa z oliwek jest jednym z najważniejszych składników, to właśnie te osoby, u których występuje znacznie niższy wskaźnik śmiertelności na schorzenia sercowo-naczyniowe w porównaniu z mieszkańcami np. Ameryki czy Europy Środkowej i Wschodniej. Zjawisko to od dawna wiązane jest właśnie ze stosowaniem przez nich modelu diety śródziemnomorskiej, a w tym dużej ilości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Zatem, jak widać, oliwa z oliwek może stanowić ważny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, ale także i zawał serca. Ale to nie wszystko. Potwierdzono także, że oliwa z oliwek może zmniejszać ryzyko zachorowania na różne nowotwory. W tym punkcie porozmawiajmy o zależności między oliwą z oliwek a mniejszym ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe. Badania pokazują, że oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia może rzeczywiście niszczyć komórki nowotworowe, a wszystko to za sprawą wysokiej zawartości związków o działaniu przeciwutleniającym. Szczególną rolę w takim działaniu przypisuje się wspomnianemu już wcześniej oleokantalowi. Oleokantal, przypomnę, jest to kluczowy polifenol zawarty w oliwie z oliwek. Wykazano w badaniu naukowym, że wpływa on na destabilizację i śmierć komórek nowotworowych bez negatywnego wpływu na komórki zdrowe. W ocenie wielu naukowców, ale także i w mojej ocenie, jest to jeden z najsilniejszych polifenoli, jeśli chodzi o profilaktykę chorób nowotworowych. I tutaj ponownie chciałbym być dobrze zrozumiany. To, że coś zapobiega chorobom nowotworowym, to wcale nie oznacza, że je leczy. Nie chciałbym, aby ktokolwiek zrozumiał mój przekaz w taki sposób, że oliwą z oliwek możemy leczyć choroby nowotworowe. Nie to chcę powiedzieć. Oliwa z oliwek zapobiega pojawianiu się chorób nowotworowych. W tym punkcie powiedzmy o zależności między oliwą z oliwek oraz cukrzycą. Jedno z badań wykazało, że prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy typu drugiego u osób, które codziennie spożywają oliwę z oliwek, jest znacznie mniejsze niż u pozostałych badanych. Z kolei w przypadku osób już chorujących na to schorzenie zauważono pozytywne efekty spożywania oliwy w postaci oznak poprawy metabolizmu glukozy. Co ciekawe, tutaj możemy posłużyć się nawet liczbami. Okazuje się, że regularne spożywanie oliwy z oliwek zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego o ponad 40%. Oliwa z oliwek ma także właściwości antybakteryjne. Dla nas ma to ogromne znaczenie, ponieważ jedną z bakterii, która jest wrażliwa na oliwę z oliwek, jest bakteria Helicobacter pylori. Jest to bakteria, która jest odpowiedzialna za pojawianie się wrzodów żołądka. Co ciekawe, dysponujemy badaniami naukowymi, które pokazują, że oliwa z oliwek, ale ta z pierwszego tłoczenia, pomaga zwalczyć bakterię Helicobacter pylori, nawet tę, która jest odporna na antybiotykoterapię. Warto wspomnieć także, że oliwa z oliwek ma unikalny wpływ na stan naszych kości. W jednym z badań wykazano, że spożycie tylko 20 ml oliwy z oliwek dziennie znacznie poprawia gęstość kości u kobiet w porównaniu z tymi kobietami, które piły jej mniej lub nie piły oliwy z oliwek w ogóle. Zatem nie ulega żadnej wątpliwości, że zarówno stosowanie oliwy z oliwek, ale także obfitującej w nią diety śródziemnomorskiej przynosi wiele wymiernych korzyści zdrowotnych. Przede wszystkim oliwa z oliwek ma wiele profilaktycznych zastosowań, zmniejszając ryzyko pojawiania się wielu chorób cywilizacyjnych, od chorób nowotworowych po cukrzycę typu drugiego. Zatem zastępując oliwą z oliwek inne tłuszcze w naszej kuchni, w naszej codziennej diecie, mamy pewność, że jemy nie tylko smacznie, ale naprawdę zdrowo. I teraz ważne podsumowanie dotyczące oliwy z oliwek. Aby wykazała ona prozdrowotne właściwości, należy spożywać mniej więcej 40 ml oliwy z oliwek dziennie.
Zależności te udowodniono w badaniach naukowych. Dalej. Pamiętajmy, że oliwę z oliwek najlepiej jest spożywać z innymi środkami spożywczymi, ponieważ pomaga ona nam wchłaniać na przykład różne witaminy, ale także i likopen, który zawarty jest na przykład w pomidorach. Zatem spożywając oliwę z oliwek w trakcie posiłku, znacznie polepszymy wchłanianie innych cennych składników z naszej diety. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję dzisiaj Państwu za razem spędzony czas. I jak zawsze zapraszam Państwa do następnego odcinka. Do usłyszenia.